Witam wszystkich na panelu dyskusyjnym, pierwszym w życiu tego konkursu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam zestaw kilku pytań, natomiast najpierw może spróbujemy z pytaniami z publiczności, natomiast zanim do tego dojdziemy, to najpierw może nam się eksperci przedstawią i powiedzą o sobie zdanie lub dwa. Cześć, jestem Piotr. Przepraszam za mój niezamiły głos. W zeszłym roku popełniłem grę, co już Andrzej podciągnął pod kategorię eksperta. Zawodowo nie zajmuję się JavaScriptem, tylko iOS-em, a JavaScript z zamiłowania, bo kocham wszystkie lispy. Dziękuję. Cześć, jestem Adam. Tak jak kolega, ja również popełniłem jedną grę na konkurs w 2015. Zawodowo zajmuję się faktycznie JavaScriptem i backendem Pythonem, ale też nie siedzę w żadnym stopniu w grach generalnie. Cześć, jestem Rafał. Dwa lata temu zrobiłem dwie gry. Poza tym lubię japońskie jedzenie, a na dodatek pracuję w Codility tutaj i można powiedzieć, że ten konkurs się bardzo do tego przyczynił. Cześć, jestem Tomek Wesołowski. Skąd mnie można znać? Można mnie znać z warsztatu albo z mojego małego blogaska, na którego czasem piszę, ale nikt go nie czyta, więc to jest bardziej. A, tam aplikacja do shaderów. Sądziłem JS13K dwa lata temu. Jako uczestnik nie startowałem, natomiast wysłałem gierkę w JavaScriptie na troszeczkę inny kompo. Zresztą. Cześć, jestem Michał. Robię sobie trochę gry czasem, ale nie zawodowo. I robię sobie czasem konferencje JavaScriptowe o grach, ale już nie robię. I w tym roku wygrałem jeden Game Jam JavaScriptowy w maju. Słucham? Pierwsze miejsce zajął. No i co? Jeszcze coś chcesz powiedzieć? Proszę opuścić lokal. I potem w drugim konkursie, w którym brałem udział w tym roku, dostałem wyróżnienie. No. Teraz będę wygrywał trzeci konkurs w tym roku, czyli ten właśnie Andrzeja. I kiedyś byłem sędzią, nie wiem, czy na pierwszej edycji? Tak, w 2012. No, tak. To było dawno. No i to tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania od razu? Coś wam przychodzi od razu do głowy? O coś chcielibyście się konkretnego zapytać? Publiki lub konkretnych osób? Nie wstydźcie się. Nie ma głupich pytań, tak słyszałem. Tak. Okej, to wy się zastanawiajcie, ja mogę już jakieś pytanie konkretne zadać. Więc zadam do ogółu najpierw osób biorących udział w konkursie, jako uczestnicy, zgłaszający gry, tak, to chyba wy. Skąd wzięliście pomysł na swoją grę? Lub gry. Dobrze, ja grywam na gitarze, ogólnie lubię muzykę. No, jestem też w pewnym stopniu fanem takiego znanego z telewizji narodowej programu Jaka to Melodia, co już... Co? Teraz nie wiem, bo i tak nie mam czasu na telewizję. I to wszystko doprowadziło do... Znaczy postanowiłem wcisnąć jak najwięcej muzyki w 13 kilobajtów, znalazłem tabulatury, przepisałem je na MIDI. Dziękuję. Ja, jeśli chodzi o moją grę, bardzo lubiłem strategię i stwierdziłem, że napiszę strategię. I to w sumie jest ta motywacja. A że nie znałem się właśnie na grafice, to w mojej strategii zamiast żołnierzy były kwadraty.
Więc skoro działało, no to... Dokładnie. Dobrze, że nie lubię bardzo MMORPG. Dokładnie tak. Znaczy, zastanawiałem się nad tym, ale nie. Wiedziałem, że to podstawowy błąd. Albo nie. Dokładnie. Pomysł na pierwszą grę dał mi kolega, a na drugą nie. I w sumie nie. Ciężko mi sobie przypomnieć. Pierwsza to była właśnie o odwrotnym sokobanie. To w sumie nie trudno wymyślić. Co? Dzięki. W tę pierwszą czy drugą? Były dwie. Tak. A druga to jakiś przypadek po prostu. Nie wiem. Coś w tym stylu. Jak ja ostatnio kodowałem gierkę na kompo, to jakoś stwierdziłem, że nie będę sobie za bardzo zwracać głowę pomysłem. I pierwsze co zrobiłem, to wymyśliłem jakiś sposób sterowania albo jakiś efekt graficzny. I potem się tak nim bawiłem i zacząłem myśleć, czego tu brakuje. I zacząłem dosztukiwać po kolei jakieś elementy gameplayu do tego. Taką bardzo ewolucyjną drogą, aż stwierdziłem, że to wszystko zaczyna przypominać grę. Więc moja gra właściwie bardziej wyrosła, niż ją wymyśliłem. U nas w zespole, bo mamy taki sobie team, trochę, którym robimy gry. Brainstorming ogólnie jest bardzo ważną częścią całego procesu i szczerze mówiąc chyba jest najważniejszą częścią procesu, bo kodować wszyscy umiemy i tak naprawdę nie jest to dla nas wyzwanie usiąść i napisać grę, tylko wyzwanie jest usiąść i napisać taką grę, którą ktoś oprócz nas będzie chciał kiedyś zagrać. Staś mało lepszy zrobił o tym na ostatnim... No tak, w czerwcu. Na ostatnim meetupie zrobił o tym prezentację, gdzie mniej więcej opisał, jak wygląda nasz proces. To na przykładzie tego, co się działo ostatnio przed Slavic Game Jam, kiedy na napisanie gry było 48 godzin, to proces kreatywny z tych 48 to było pewnie z 18. Spisanie samej gry to może było z 10-12. Reszta to był szlif i efekt, pracowanie nad efektem finalnym. Więc tak naprawdę więcej było myślenia, też nawet nie samego myślenia, tylko na początku, kto widział w ogóle, Stasia, prezentację z czerwca? O, super. Jakby to, co jest na YouTubie, to można to obejrzeć. Powiem i będzie wyglądało na to, że sam mądrze wymyśliłem. Więc na początku zawsze staramy się ugryźć temat dosłownie, czyli tak jak... No, nie jestem w stanie teraz podać przykładów. W każdym razie czasem, jak myślimy o jakimś... Myślimy sobie o temacie, próbujemy go wizualizować, to odpowiedź jest... oczywiste inspiracje przychodzą pierwsze. Potem zwykle próbujemy ugryźć ten temat troszkę bardziej przewrotnie, czy na przykład bawić się w jakieś gierki słowne albo coś takiego. A potem jak zapiszemy kilkaset pomysłów na kartce i zagramy w kilkadziesiąt prototypów na kartce, to idziemy spać najczęściej. I spotykamy się następnego dnia i wybieramy najczęściej pierwszy pomysł, który nam przyszedł na tej liście kilkuset pomysłów do głowy, ale zdarza się, że nie pierwszy. No w każdym razie tak. Ważne jest w procesie kreatywnym, też tak wydaje mi się z doświadczenia, ten moment, kiedy już nie myślisz o tym, jaką chcesz zrobić grę, bo już wymyśliłeś tyle tych mechanik i historii i tak dalej, że pozwalasz, żeby to wszystko po prostu w tobie dojrzało. To tak jak robi się ciasto. Albo falafel. Taka analogia, wczoraj gotowałem. To najpierw robisz, przygotowujesz wszystko, a potem odkładasz do lodówki na 4 godziny i dopiero potem smażysz. Prawda? Czy pieczesz, zależy, czy to ciasto, czy falafel. Więc tak. A na przykład bigos na ten sposób jest dużo lepszy na zimno następnego dnia. I tak samo jest z kreatywnym. Więc, jeszcze chciałeś coś dodać? Do falafela czy bigosu? Nie, trochę od drugiej strony, że tak powiem. Przypomniałem sobie, że przyświecała mi jedna myśl do tej drugiej gry. Są takie popularne gry na smartfona, na przykład 2048, Alto,
one wszystkie cechują się jedną rzeczą i to nie tylko ja używam tego określenia, że one są idealne na toaletę. I jest nawet takie studio robiące gry w Polsce, nazywa się Best Toilet Games albo coś w tym stylu, więc nie no jesteś odosobniony w tym. No i właśnie chciałem taką grę, w której mógłbym się zapomnieć, z którą mógłbym się zapomnieć chwilę w toalecie i nawet mi się udało. Zapomnieć? Tak, z tą grą, z moją własną grą i sobie w nią grywałem potem. Nie tylko w toalecie. Okej, więc teraz spróbuję zadać pytanie sędziom a propos konkursu, że jest Rhythm K Games. Ty też byłeś sędzią w tym konkursie? Ale kiedyś byłeś. Więc pytanie brzmi, na co jako sędzia zwracasz uwagę podczas oceniania gier? Gdzie zwracałeś dawno temu. Mhm. Tak, więc w 2011 roku na pierwszym On Game Starcie, ja lubię dużo mówić ogólnie, więc będę dużo mówić. Na pierwszej konferencji On Game Start był ktoś, oprócz Andrzeja? Nie, no dobra. A szałujcie, było fajnie. Nie pamiętam. Robert Podgórski z Black Moon Design Dev, tak? To się no, Black Moon Design, tak. No. Miał prezentację na temat, nie mam pojęcia na jaki temat, w każdym razie coś o grafice. Powiedział bardzo mądrą rzecz, że stosunek, znaczy relacja, jaką twoja gra ma z ludźmi, którzy w nią grają, jest taka sama, można bardzo ładnie ją porównać, znaczy on ją wtedy porównał bardzo ładnie, do podrywania dziewczyny w barze, że tak naprawdę grafika liczy się bardzo, bo na początku patrzy się na grafikę, a gameplay wjeżdża później. I to było bardzo ładne i kwieciste porównanie. Aczkolwiek jako sędzia musisz jednak dać szansę ludziom. Czasem to boli, bo widzisz, że bardzo ci się nie chce, ale ktoś jednak wysłał tę grę i mimo, że ona wygląda tak, że boli cię granie w nią, to jednak wierzysz w to, że ktoś, że ludzie nie są aż tak bezkrytyczni i coś tam musi gdzieś być i rozpaczliwie tego szukasz, więc wydaje mi się, że ciężko powiedzieć na co zwracasz... Jakie w ogóle było pytanie? Na co zwracasz uwagę podczas oceniania gry? Okej, więc ciężko powiedzieć... Ktoś powinien odpalić stoper, jak zaczynasz mówić. Ciężko powiedzieć na co konkretnie, ponieważ tak naprawdę grę oceniasz jako całokształt. Ważny jest fan z gry, ważne jest to, jak wygląda i ważne jest... Czy ciasto na falafel się nie zepsuje. Ważne jest włożone serce w grę. Jest to głębokie i prawdziwe. Jak spływ Hollywood. Można ocenić całokształt, można nie części. Ja chyba próbowałem oceniać części, a to dlatego, że starałem się jak najbardziej wynagrodzić to, gdzie widziałem, że ktoś wkłada parę w grę, którą wysłał. I trudny jest taki aspekt, że to, gdzie ktoś włożył parę, to nie zawsze jest to samo miejsce, gdzie ja od gry oczekuję, żeby ta parę była faktycznie włożona. Bo na przykład może się zdarzyć, że ktoś zrobi grę, która mi się w jakiś sposób nie podoba, wydaje mi się, nie wiem, nudna, generyczna, ale widzę, że włożył w samo szlifowanie tej to, co dla mnie wygląda generycznością, tyle pracy, że to też jest cenne. Więc warto na grę spojrzeć z kilku różnych stron. Ale jeżeli miałbym wybrać taką najważniejszą dla mnie, to myślę, że to jest wybijanie się z istniejących konwencji. Bo często jest tak, że ktoś próbuje na przykład zrobić platformówkę i jego gra, pierwsze co mi mówi na dzień dobry, to jest, ja jestem platformówką, jestem grą o tym, że idziesz i skaczesz. I myślę, że to, co najchętniej doceniam w grach, to jest to, jak one się z takiego gatunku wyłamują. Albo inaczej, w jaki sposób używają gatunku jako tła do powiedzenia czegoś więcej. Gry są, załóżmy, troszeczkę jak filmy. I powiedzmy, że platformówka to jest coś jak, nie wiem, film o policjancie. Jeżeli ktoś zrobi po prostu film o policjancie, to nie będzie ciekawe. To musi być film o policjancie, który coś. I to coś musi być w jakiś sposób jakby zaskakujące. Okej. Okay. Czyli plot twist wymieniłem. Co jeszcze wymieniłem? Celuję wysoko.
Ale dobra, pomyślę, może wymyślę coś jeszcze mądrego. Na razie pokazuję dalej. Ja nie sędziowałem, więc przekazuję dalej. Spoko, dla uczestników. Tak, dla tak. Uczestników będę miał kolejne pytanie. To idealnie. Dla uczestników, nie dla sędziów. Okej. Może zaczniemy z tamtej strony, bo jak zaczniesz gadać, to oni już zapomną, jakie było pytanie. Można będzie zadać później. O, więc... to się wiąże z tym, jaki mam obecnie głos. Przez ostatni tydzień. Pytanie brzmi, czy korzystałeś z jakichś gotowych rozwiązań w swoim zgłoszeniu konkursowym? Czy stworzyłeś wszystko od zera? Ewentualnie, czy stworzyłeś jakieś gotowe rozwiązanie na potrzeby swojego zgłoszenia? To ja korzystałem, przeglądałem resursy ze strony konkursu, znalazłem tam, to były takie dosyć drobne rzeczy, raczej większość starałem się pisać sam, ale miałem gotowy skrypt do Galpa, który mi kompresował tylko wymagane asety i od razu wyświetlał, jak daleko, znaczy wypisywał wielkość tego pliku, żebym wiedział, jak daleko jestem. I miałem jeszcze bibliotekę do pasowania stringów z muzyką, żebym się też nie bawił samemu w audio API. Chyba to było wszystko. Jeśli chodzi o mnie, to z tego co pamiętam, to jeśli chodzi o z czego korzystałem z resursów, to korzystałem z biblioteki do muzyki Tiny Music. Tak to się chyba nazywało. I to chyba było na tyle, bo jeśli chodzi o Game Loop, to napisałem go sam od samego początku, więc nie potrzebowałem żadnych engine'ów za bardzo. Na grafikę nie ładowałem żadnych assetów, tylko generowałem je sobie na początku, przy rozpoczęciu gry, z racji tego, że to były proste kwadraty. Dokładnie tak. Więc trzeba było zadbać o to, żeby po prostu wygenerować je na samym początku, a nie w trakcie, bo to trochę zżera procka. I później je przemalowywać tak naprawdę. Nawet nie korzystałem z buildera, bo 2 lata temu za bardzo nie lubiłem żadnych builderów ani niczego takiego i napisałem sobie jakieś proste skrypty w Bashu, które mi wszystko zipowały i wrzucały do jednego pliku, z tego co pamiętam. I to wszystko. Moje gry nie miały żadnej muzyki, więc nie korzystałem z zewnętrznych narzędzi. To tyle. No, poza oczywiście Grantem i Uglify i wymieniam 5 innych narzędzi, które są teraz konieczne w JavaScriptowym świecie, ale jeżeli chodzi o sam framework do gry, o obsługę kanwy i te sprawy, to potraktowałem grę jako białe płótno. Zacząłem od zera. A sędziowie jak zazwyczaj przy jakichś grach? Ja przy ostatnim tytule poszedłem jeszcze krok dalej niż kolega w stronę minimalizmu, bo stwierdziłem, że z minifikowaniem też sobie poradzę i pisałem kod zminifikowany od samego początku. Jednoliterowe zmienne, żadnych wcięć. Fakt, że to była troszkę inna skala, bo jakby rząd wielkości mniej bajtów był do dyspozycji z tym konkretnym kompo. Ale bardzo polecam to doświadczenie, choćby żeby wypróbować. To jest troszeczkę jak chodzenie na boso po kamieniach. Warto spróbować. Co jest fajnego w chodzeniu boso po kamieniach? Jak ktoś jest masochistą, to dużo różnych rzeczy. Rozumiem po szyszkach, ale po kamieniach? Bzdura. W każdym razie, jakie było pytanie? A, wiem. Więc tak, ja oprócz tego jednego roku, kiedy byłem sędzią w konkursie Andrzejkowym, to co roku robię podejście do tego, żeby wysłać grę. No więc tych, i tak przynajmniej jedno, więc tych niepublicznych repozytoriów, gdzie są gry skończone od 30 do 60%, to mam już z kilkanaście. I potem czasem jakieś pomysły z nich fajne wyrastają, gdzieś te gry potem ewoluują, ale to się zdarza rzadko. W każdym razie bardzo często prototypuję używając wszystkich bibliotek czegokolwiek i potem próbuję schodzić w dół po prostu obcinając rzeczy. Jeśli, nie wiem, robimy grę w WebGL-u, to najprościej jest zaprototypować
zaprzęgając do tego 3JS, który ma, nie wiem, chyba 800 kilobajtów zminifikowany, więc sam 3JS się nie nadaje na konkurs. No a potem jak się okazuje, że w tym 3JS-ie używamy renderowania cuba i obracania tego cuba, no to można to zrobić 10 linijek i 2 linijki shadera. No ale jakbym miał sobie to dłubać od początku, to nie wiem wtedy, czy gra byłaby fajna. Więc, a zawsze jest ten taki boost zajawki, powiedzmy, kiedy już masz coś napisane i już tu coś naciskasz, tu się coś dzieje i już możesz powiedzieć, że w jakiś tam sposób w to grasz, to wtedy aż się chce włożyć trochę więcej serca i już projekt dokończyć, co bardzo rzadko się generalnie dzieje, ale w moim przypadku, ale dlatego wolę szybko coś zaprototypować, żeby mieć i potem po prostu to wycinać, żeby zjechać odpowiednio nisko. Dziękuję. Jasne. To już tak przy okazji, nie wrzucałem tego w żadne resursy u ciebie, nie zgłaszałem tego, ale po konkursie napisałem taki mały skrypt, który pozwala robić menu w JavaScriptie. I chyba nawet Michał, to byłem ja. Takie bardzo małe. Nawet się zainteresowałeś tym. Próbowałem zrobić jakąś lepszą wersję, która by miała więcej feature'ów i ostatecznie nie udało mi się to zrobić i to teraz leży, ale mogę to zgłosić, bo generalnie tam takie rzeczy jak klikanie czy tam touch event chyba w tej pierwszej oryginalnej wersji działały. Więc ewentualnie mogę to wrzucić, bo tak jak mówiłem na prezentacji, sam się zdziwiłem, jak dużo waży menu w HTML-u, jak bardzo przeszkadza później w oddawaniu. Spoko, możesz zgłosić. Mhm. Ludzie dosyć często przeszukują te zasoby i są dyskusje na temat tego, co użyć. I zazwyczaj to się kończy po prostu wybraniem konkretnego rozwiązania z listy. Ewentualnie Jasne. Ktoś coś pisze samemu, bo mu nie odpowiada rozwiązanie dane. No ale jakby było więcej tych opcji, no to wiadomo, że... To podrzucę jeszcze. Spoko. Jakby co. Okay. Już się ktoś namyślił na jakieś pytania? Kogoś coś interesuje, czy... O, kogoś coś interesuje, to nawet mikrofon możemy użyć. Tak, ja mam takie pytanie, trochę z lenistwa, w sensie, czy jesteście w stanie oszacować, ile poświęcicie na to czasu, na zrobienie gry, w sensie, nie wiem, 20 godzin tak łącznie, przez ten miesiąc, ile faktycznie robiliście grę? Ja 30, z czego tak pierwsze 3 dochodziłem do ładu. Znaczy w ogóle przeszukiwałem biblioteki do muzyki, bo stwierdziłem, że i tak nawet jak poświęcę te parę godzin, to i tak będzie mi szybciej niż z audio API. Ja nie jestem do końca pewien, ale chyba też by wyszło z 30. Coś w tym stylu. Może trochę więcej przez to, że w pewnym momencie zacząłem refaktorować kod. To było bez sensu. Mi się wydaje, że tak bym podszedł pod 80. Na dwie gry 80, tak? Na obie gry, tak. Dobra. A miałem wtedy ciężki czas, nie miałem pracy i było mi smutno. A coś w tym stylu, tak? Bo zacząłem tydzień później, czy nawet półtora tygodnia, a pamiętam, że naprawdę wtedy nie miałem życia. W sensie, naprawdę... Konkurs uratował twoje życie. Tak, naprawdę potrzebowałem się zanurzyć w ten konkurs, więc spędziłem na tym całe dnie, co może moja żona potwierdzić. Chyba nie. Ale możecie coś powiedzieć, jak chcecie. Jeszcze jakieś pytania mamy po zastanowieniu się? Tak? Coś? Nic? Ale nie wiem, czy ktokolwiek z was pisał w WebGL-u tą grę? O, dobra. To
czy to faktycznie ma sens, bo tak jak pisałem w tamtym roku, to ta gra dobrze działała nawet na telefonach, mimo że przerysowywałem wszystko bez crashowania tych. No, generalnie dobrze działało, mimo że się nie przejmowałem. A w tym WebGL-u musiałbym dopisać jakieś tam shader czy coś, bo nie mogę użyć tego 3JS, tak? Nie mogę użyć Pixie, cokolwiek bym chciał zrobić, tak? Ale gdzie jest problem i gdzie jest pytanie? Pytanie jest takie, czy faktycznie jest sens użyć WebGL-a do pisania tej gry na ten konkurs? A dlaczego nie? Oczywiście, że tak, no kurczę. Większość tak naprawdę, to jest tylko i wyłącznie renderowanie. To renderowanie trójkąta jesteś w stanie ogarnąć w 10 linijek. Więc... Ja może dodam, że gra, która wygrała 2 lata temu, Behind Asteroids, gdzie gościu zrobił shadery WebGL-owe, które generalnie tematem było reversed, więc gościu zrobił automat do gry w asteroidy, gdzie jesteś automatem i rzucasz tymi asteroidami w gracza. No i sam fakt, że ktoś był w stanie w 13 kilobajtach, pomijając, że zrobił całą grę, dodał shadery WebGL-owe, które nałożyły efekt odbicia na kineskopie osoby, która podchodzi do tego automatu i zaczyna grać, ewentualnie wkurza się i od niego odchodzi i ta osoba jest generowana mniej lub bardziej randomowo, czyli nie jest dokładnie tym samym zlepkiem pikseli. Jak dla mnie było tak dużym wyczynem, że kompletnie mnie nie zdziwiło, że wszyscy głosowali na tą grę i ona wygrała po prostu te 2 lata temu. Jest. I tam niezłe kombinowanie było. Jest postmortem tej gry i to jest jeden z ciekawszych postmortemów, które ktoś zrobił, przynajmniej w tej edycji 2015. Zdecydowanie da się i zdecydowanie można uzyskać ponadprzeciętne efekty, więc warto spróbować. Tylko pytanie, czy miałeś kontakt z WebGL-em wcześniej? Miałem kontakt z OpenGL-em. Nie wiem, jeżeli jest jakiś efekt, który chcesz dodać i bardzo szybko byś to zrobił w WebGL-u, to kluczowe to jest chyba ten jeden efekt. Wow. Tak to. Ale efekt, który robi różnicę. Jeszcze się dorzucę. Co innego robić grę w ogóle w WebGL-u, która będzie w 3D, a co innego użyć go po prostu jako narzędzie, żeby trochę dodać parę bajerów, prawda? Sama gra, która jest złożona z linii i kropek i kresek i kształtów, nagle zacznie wyglądać dużo fajniej, jeżeli sobie w WebGL-u zrobisz prostego Bluma, który ci troszeczkę porozmywa te kreski. Okej. Okay. Jeszcze jakieś pytania? Mamy? O, mamy. Szok! Ja prawda? Mam pytanie do sędziego drugiego, przepraszam, nie zapamiętałem imienia. Do ciebie. Michał. Chciałbym, żebyś wrócił jeszcze na chwilę do procesu twórczego, bo opowiadałeś o makietowaniu na kartkach i dyskusji i wiedzieliście potem w tym momencie, że coś chwyci. Mógłbyś coś więcej opisać? Skąd wiesz, że ten pomysł na kartce chwyci? Czy to czujesz? Czy to jest doświadczenie? Czy... Tak, więc przede wszystkim mamy taką trochę zasadę, której mieliśmy za bardzo nie zdradzać, bo to wygrywa nam konkursy ostatnio, ale... Staramy się robić takie typowe na konkursy, na dżemy, takie party games, czyli po prostu gry, gdzie jest dużo śmiechu i gdzie grasz w 3 lub więcej osób, w 4 i gdzie takim bardzo ważną rzeczą w takich party games są tak zwane dick moves, które możesz robić swoim znajomym, czyli po prostu po polsku, nie wiem, podkładać świnie. Czyli po prostu coś, co generuje dużo śmiechu, więc gra, którą na przykład robiliśmy na Slavic Game Jam, która wygrała nagrodę za wśród 90 tam kilku gier za najśmieszniejszą chyba, top cake kategoria była, polegała na tym, że był tor na pustyni, po którym jeździły samochody. Każdy gracz sterował jednym samochodem. Były 4 tory tak naprawdę na ulicy, porozrzucane jakieś przeszkody. Samochód mógł zrobić 4 akcje. Skręcić w prawo, skręcić w lewo, przyhamować albo strzelić przed siebie. I na początku samochody stały na linii mety. Jechała taka kreska, powiedzmy, przez tę trasę i każdy z graczy nagrywał swoją akcję.
nie wiedząc, co w tym czasie nagrywała reszta graczy, i potem te samochody ruszały i te akcje były równocześnie odtwarzane. Więc na początku wymyśliliśmy taką mechanikę, tylko że bez strzału, i ustawiliśmy się po prostu na placu Narutowicza o 3 w nocy, jeden za drugim, i odegraliśmy taki wyścig na żywo sami, po prostu wracając z Carrefoura z Red Bullami. I okazało się, że czegoś nam brakuje, więc wróciliśmy z powrotem na przejście dla pieszych, zagraliśmy to samo ze strzelaniem i okazało się, że jest super. No i potem graliśmy jeszcze kieliszkami na szachownicy w domu, żeby na pewno potwierdzić, że jest fajnie. Czym strzelaliście? Przejść mówiąc, strzelam. I tak, i to naprawdę, Andrzej, wystarczy trochę wyobraźni użyć. Liczyłem na to, że czymś rzucaliście, no. I tak, więc... I potem okazało się, że w grę naprawdę grało się bardzo fajnie, więc takie prototypowanie naprawdę, kurczę, działa. Ogólnie staramy się, ja staram się zawsze, jak robię grę, to najpierw pograć w papierową wersję. I najlepiej z kimś, kto nie będzie ze mną tej gry pisał, czyli na przykład z dziewczyną gram czasem, jak piszę grę. I jeśli ona ma fan z tego, no to już tym bardziej znaczy, że to jest fajne, bo nie gra za dużo, może w Simsy. No. Dziękuję bardzo. Proszę. Jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie w takim razie do naszych szanownych uczestników, ekspertów. Co było największym wyzwaniem przy tworzeniu gry? I od razu dopowiem, że sędziowie też mogą się wypowiedzieć, jeśli bardzo będą chcieli, na temat generycznie tworzenia gier. Przecież uczestnicy też mogą generycznie, nie muszą akurat do tego konkursu. Okej, no ale to jest akurat proste. Największym wyzwaniem dla mnie było to, że w 13 GB ciężko było zmieścić silnik na tyle wygodny, z którego bym był w stanie szybko skorzystać, i w zasadzie pierwszy raz robiłem grę na tak niskim poziomie Game Loopa. Znaczy, były jakieś tam, ale już od dawna nie wspierane te silniki takie malutkie, mikroframeworki. Też za dużo by mi pracy nie oszczędziły, a pewnie więcej bym się namęczył na ich nauce. To tak po kolei, jakbym pod względem hierarchii miał wymieniać, to stała praca, potem córka, a potem zrobiłem trochę jeśli chodzi o lupy i fory, zrobiłem Pyramid of Doom i to parę takich piramid miałem, które później ciężko było ogarnąć zdroworozsądkowo. I to generalnie chyba wszystko. Głównie problemy miałem właśnie z znalezieniem czasu, bardziej niż już samym programowaniem. Myślę, że dla mnie brak praktyki. Napisałem w życiu 3 gry. W tym jedna była w Pascalu kilkanaście lat temu, a o 2 słyszeliście pozostałych. Więc na przykład w poprzednim roku, jak już miałem pracę, ciężko było mi się zabrać, i dlatego w tym roku nie popełniłem tego samego błędu i wziąłem sobie tydzień urlopu. Za dobrze mi tu na razie. Nawet gdyby próbował, to byśmy go pewnie nie wypuścili. On tylko tak mówi. I tak ogólnie to najwięcej mam chyba problemu z balansem, jak próbuję napisać jakąś grę. I mówię, że z balansem, dlatego że przewijają się w kółko takie dwa problemy podstawowe. Pierwszy problem to jest taki, że mam ochotę pisać do mojej gry content, ale rozbijam się o technologię. Czyli chcę dawać poziomy, chcę dawać grafiki, ale albo nie mam narzędzia do robienia grafiki takiego, którego bym umiał, albo nie potrafię zaanimować, albo... Na przykład po prostu brakuje mi jakiegoś systemu, nie wiem, ENCI w grze, który pozwalałby mi modelować interakcje tak, jak bym chciał, więc po prostu czuję się ograniczony. A drugi taki problem jest troszeczkę zbliżony. Polega na tym, że za bardzo wsiąkam z kolei w technologię i zostawiam content gdzieś z tyłu. Czyli rozwijam sobie swój super silnik, na którym napiszę każdą grę, jaką sobie wymyślę, i to będzie już na pewno bardzo łatwe. Rozwiążę wszystkie swoje problemy, o których jeszcze nie wiem, że mam. Napiszę sobie mega... silnik, który będzie miał menedżer kolizji, menedżer wydarzeń, menedżerów i Bóg wie co jeszcze. I zapominam po drodze, że gdzieś jakiś tydzień temu chciałem w ogóle robić grę.
Więc zbalansowanie tego drive'u do pisania gry i do pisania rzeczy, do pisania gry, to jest, myślę, największy problem, z którym zawsze się mierzę. Mi się wydaje, że największym problemem takim na tego typu jamach, chociaż to nie jam, jak Andrzej powiedział, mimo że jego strona internetowa twierdzi inaczej, to jest... Jest tam słowo jam na stronie? Nie przypominam sobie. A nie jest? Chyba nie. Można to opisać na Twitterze. Nieważne. Największym problemem, wydaje mi się, jest motywacja, bo jak wiemy, bycie grą jest takim stanem binarnym. Albo jest się grą, albo się nie jest grą. Więc jeśli gra jest skończona w 90%, to nie jest grą, bo jest nadal na dysku gdzieś i nikt w nią nigdy nie zagra, więc... ważne jest, to jest strasznie ciężkie. Wiadomo, że 90% projektu informatycznego jakiegokolwiek zajmuje 90% czasu, a potem pozostaje 10% projektu zajmuje 210% czasu. I z tym gorzej jeszcze, nie ma tego problemu za bardzo przy takich dżemach 48-godzinnych na przykład, albo 8-godzinnych, takich krótszych, kiedy siadasz, jesteś tak zajarany pomysłem, że nie będziesz spał przez najbliższe 48 godzin, bo wiesz, że zaraz zrobisz coś zajebistego i po prostu siadasz i to robisz. Na tej fali tego początkowego, to tak jak w miłości. Na początku jest ten element zakochania, tylko tutaj to jest zakochanie we własnym pomyśle w tej wizji tego, przy tej przyszłości, tej aplikacji, którą właśnie będziesz pisał i płyniesz z tym. I potem po jakimś czasie to wszystko opada, powszechnieje i tak wstajesz rano i patrzysz na ten swój pomysł i to już nie jest ten sam pomysł, co był kiedyś. I... Poczekaj. Więc w krótkich pomysłach jest fajnie, znaczy w krótkich takich dżemach jest spoko, siadasz i piszesz, w takim miesięcznym to siadasz na początku, czytasz, Andrzej opublikował temat o 13, już go męczę od 3 godzin na ten temat na Slacku, ale w końcu to zrobił. Mam jeszcze miesiąc, sobie posiedzę. Przecież zrobiłem ostatnio grę w 48 godzin, no to po sobie cały miesiąc. I potem po miesiącu sobie po tygodniu myślisz sobie, dobra, założę sobie repozytorium i zrobię sobie prototyp. Ale tak za dużo nie będę dzisiaj siedział, bo jest niedziela, Rick i Morty zaraz, więc zrobię sobie, a propos zajebiste, co się dzisiaj był. To sobie zrobię trochę i dokończę ten prototyp jutro, a jutro sobie myślę, kurwa, jeszcze 2 tygodnie mam. No i tak potem patrzysz i wchodzisz na Slacka, Andrzej pisze, że właśnie tyle i tyle zgłoszeń, bo w tym miesiącu już się skończył ten termin. No i tak po 4-5 latach takich dokładnie tego samego scenariusza, ty siadasz pierwszej nocy, robisz ten prototyp i modlisz się, żeby jeszcze w trakcie tego miesiąca przyszła ta nowa fala tej zajawki, żeby to kiedyś skończyć. No i mam nadzieję, że w końcu mi się uda. Spoko. Ostatnie podchwytliwe pytanie, czy zamierzasz uczestniczyć w tym roku? No to tu akurat nie jest to zbyt skomplikowane pytanie. Ja już uczestniczę. Tak, to ewentualnie możesz rozwinąć i nad czym pracujesz. Nad grą, na konkurs, no kurwa. Skąd ty się urwałeś? Przecież o tym rozmawiamy od godziny. A wolno mi w ogóle? Bo nie wiem. Wolno mi w ogóle? Jest jeden sędzia, który stwierdził, że zgłosi grę, po czym sam się zbanuje, zajmie ostatnie miejsce, ale chce brać udział, więc bierze. Nie mam żadnego problemu z tym, żeby sędzia mógł brać udział w konkursie, bo i tak jest teoretycznie oceniany przez innych sędziów, więc jeżeli ktoś będzie miał problem, to mogę z nim o tym porozmawiać. Dobrze, to wezmę udział, jeżeli nic innego nie wyjdzie, to zrobię kółko i krzyżyk i na końcu będzie you lost i będzie zgodna z tematem. Tak. Tak, w tym roku biorę udział. W sumie wziąłem tydzień, będzie bardzo trudno, bo wziąłem właśnie tydzień urlopu, a już był parę dni temu update do No Man's Sky. Odkryłem na nowo Factorio, więc słabo to wygląda. W
No Man's Sky ponoć multiplayera dodali. Quasi multiplayera. Tak, nie, ale teraz faktycznie jakieś orby, które latają. Tak. Ja generalnie trawię temat na razie w tym momencie, żeby nie zrobić tak jak ostatnio to, co mi się faktycznie podoba, tylko chcę mieć jakieś podejście tutaj, jak Michał mówił, bardziej game devowe, które miałoby sens, a nie pierwszy lepszy pomysł, który mi wpadnie do głowy, stwierdzam, że go zrobię, bo tak. Więc na razie trawię pomysły, które mi przychodzą, a czy mi się uda cokolwiek sensownego zrobić, to, no, to się zobaczy jeszcze, tak naprawdę. Postaram się. Ja zrobię teraz ból dupy, bo miałem przygotowany tak świetny temat, że nawet ciebie by zagiął, ale już godzinę temu powiedziałeś coś, przez co nie mogę tego tematu zorganizować, więc będę myślał nad innym, ale tak, biorę udział. Nie, nie, ale już ktoś mi na to zwrócił uwagę i nie, to był inny pomysł. Nie, też nie los. Że zgubiłeś się w lesie i niedźwiedź cię goni? Nie, to w ogóle nie ma związku z... Nie, bo temat był opracowany jeszcze, znaczy to może nie temat, ale ogólny pomysł na grę, który był tak plastyczny, że pasuje do dowolnego tematu. Był już zrobiony, ale z przyczyn technicznych go nie będę mógł wrzucić. A w ogóle to nie ma tego w regulaminie, ale to czego? Później pogadamy. Że czytelne źródła? Wszystkiego? Nie. A to nie wiem. To nie, chyba ale nie będę zdradzał. Poza anteną. Dawaj, chyba. No śmiało. Wszyscy. Śmiało. Nie. Bo nie mam pojęcia, o co chodzi. Aha. Poza wizją, tak? Jak tylko się dowiem, to ogłoszę na Twitterze. Znaczy, tego nie powiedziałem głośno, tylko pomyślałem. Okej. Tak? Dobrze. Czy jeszcze jakieś mamy pytania z publiczności? O, mamy jeszcze jakieś pytanie. Szybkie pytanie, bo mi się przypomniało. Czy w WebAssembly można, czy nie można? Jeśli zainkludujesz to w pliku JavaScriptowym, który to wykona... Ale nie ma w regulaminie. Nie, ale technologie webowe, JavaScript, HTML, CSS, więc teoretycznie, jeśli uznasz WebAssembly za technologię webową, tak, jeśli nie, to nie. A ma w nazwie web? No ma, ale Assembly też ma w nazwie. Czy planujesz coś w C napisać po prostu? Nie, ale miałem taki świetny pomysł. A, wezmę tego Rasta, coś napiszę. Po czym się okazało, że to WebAssembly to tak naprawdę taka ściema jest, bo i tak nie może nic robić i nie działa prawie wszędzie. Może i liczyć różne jeszcze... rzeczy. Może liczyć, no świetnie będzie mi liczyło. Tylko... Szybko. Szybciej może liczyć niż szybko. Komputer liczyć? Nie, bo miałem taki świetny pomysł. A, napiszę sobie taką świetną bibliotekę do wektorów, ona będzie super mała, będzie napisana w C, będzie super szybka, po czym nie, bo garbage collection i te sprawy. Okej, dobra, dzięki, już niedługo. Czy nasz panel ekspertów coś jeszcze chciałby dodać, o czymś wspomnieć, co nie zostało wspomniane? Ostatnia rundka, żeby coś powiedzieć. Tak. No, ale to będzie sucha. Ja chciałbym dodać 2 plus 2. To jest 4. Dziękuję. Doceniam. Ja chyba nic. Nie jestem w stanie tak szybko czegoś wymyślić. To nadal 4. Tak, to dalej jest 4. Co? Za chwilę. Było pytanie o trudności, jakie napotkaliśmy i tak się po cichu cieszę, że nikt nie powiedział, że JavaScript... Takie fajne lać na ten język, no nie, ale on jest tragiczny, ale no kurczę, trzeba dać szansę. To jest fajne. Ja tylko zostawię hinta, że jak ktoś mi da grę, w której muszę w nieskończoność zbierać monetki, to pewnie zbiorę z 10 i wyłączę. Ale jak da mi tą samą grę i powie, że jak zbiorę 30, to wygrałem, to ja to 30 zbiorę na pewno. Pizza? Najpierw konkurs z nagrodami. Jest pizza.
Co? Jeszcze nie. Okay. Co jest? Będzie. Dzięki wielkie za pytania, za odpowiedzi, za historię. No i cóż, zamykamy panel, chwila przerwy i będziemy mieli konkurs z nagrodami, a po konkursie z nagrodami bardzo szybkim, ekstremalnie pizza. Dziękuję. Dziękuję.